Zaprojektuj swój wzmacniacz mocy. Filmy pod zbiorczym tytułem Zaprojektuj swój wzmacniacz są oparte na serii artykułu pana Normana Crowhursta. Cześć. Jak zaprojektować lampowy wzmacniacz? Oglądając bardziej zaawansowane kanały YouTube na ten temat, można odnieść wrażenie, że nie da zaprojektować się wzmacniacza bez znajomości wyższej matematyki. Jeden YouTuber rozpocznie swój film od pełnej analizy teorii obwodów, obejmujący równoczesne równania o dużej liczbie niewiadomych, inny zaś podejdzie do sprawy z punktu widzenia charakterystyki lampy i poda ogólne równanie prawa zależności prądu anody do napięcia anody i przyłożonego napięcia do siatki sterującej i tak dalej, po to, żeby uzyskać odpowiednią moc wyjściową. W moich pierwszych filmach na tym kanale możecie zobaczyć właśnie takie podejście jak analiza charakterystyki lampy i wykreślanie prostych obciążenia po to, żeby uzyskać wzmacniacz napięciowy do przedwzmacniacza gramofonowego. Później analizowałem transformatory, później analizowałem punkt pracy, pentody mocy w układzie SE i tak dalej, i tak dalej. Filmy te były robione w nieco inny sposób, nieżeli ostatnie, które wam przedstawiam, ale mam nadzieję, że pomimo tak surowego warsztatu, jak wtedy miałem, są nadal pouczające. Więc w tych filmach nie powiem niczego nowego. Myślę, że podsumowanie tamtych wiadomości tą serią będzie odpowiednie, ponieważ zauważyłem po pytaniach w komentarzach, że nie wszystko w tamtych filmach było jasne. Dzisiaj zajmiemy się konstrukcją prostego stopnia wzmacniacza napięciowego, wykorzystującego różne typy lamp. Później będziemy omawiać inne części wzmacniacza, czyli odwracacz fazy, stopień mocy wyjściowej i zastosowanie sprzężenia zwrotnego. Omówimy sobie także typy przeciwsobnych końcówek mocy. Od czasu nagrania materiału, który właśnie słuchacie, pojawiły się na moim kanale dwa filmy, obwody wzmacniaczy lampowych oraz lampy elektronowe. W obu tych filmach omawiane są podstawy, więc jeżeli macie problemy ze zrozumieniem, o czym mowa w tym filmie, zapraszam do obejrzenia tamtego materiału. Zacznijmy od linii obciążenia. Najlepszym sposobem zbadania wzmocnienia i warunków pracy prostego stopnia sprzężonego pojemnościowo, takiego jak na rysunku, dla triody jest wykorzystanie charakterystyki prądowo-napięciowej anody opublikowanej dla danego typu lampy. Dość łatwo możemy dowiedzieć się wszystkiego, co chcemy wiedzieć o działaniu danego typu lampy. Charakterystyki dla triody pokazano na tym rysunku. Każda krzywa reprezentuje zmiany prądu anody, gdy zmienia się napięcie anody ze stałą wartością przyłożonego napięcia do siatki sterującej. Zazwyczaj krzywe są wykreślane dla jednolitych przedziałów napięcia siatkowego, co czyni je wygodnymi w użyciu do naszych celów. Załóżmy, że napięcie B+, tutaj będę używał raczej angielskich określeń, jak na przykład RG, czyli rezystancja siatki, siatka to grid, B+ to napięcie zasilania. A dlaczego? Mamy dostępne ogromne zasoby internetowe, na których w większości oznaczenia są w języku angielskim. Żeby ułatwić pracę, żeby nie szukać tego, będę posługiwał się właśnie tymi oznaczeniami. Czyli załóżmy, że napięcie B+ wynosi 250 V i to jest napięcie zasilania. I używamy rezystora obciążającego anodę, czyli rezystora RC o wartości 100 kg. Następnie, jeśli anoda jest zwarta do masy, przez ten rezystor anodowy popłynie 2,5 mA, ponieważ będzie na nim 250 V. Łatwym sposobem na obliczenie tego jest zapamiętanie, że prąd wyrażony w miliamperach pomnożony przez rezystancję w kiloomach daje spadek napięcia w voltach. Jeśli potencjał anody wynosi 100 V, to przy zasilaniu 250 na rezystor że będziemy mieli spadek napięcia 150 V, więc prąd płynący przez niego będzie wynosił 1,5 mA. Jeśli napięcie anody wynosi 150 V, to spadek napięcia na rezystorze wyniesie 100 V. Prąd, który popłynie przez rezystor, będzie o wartości 1 mA. Jeśli te wartości napięcia i prądu anody określone wartością wybranych rezystorów połączymy razem, jak na wykresie na rysunku, otrzymamy linię prostą przechodzącą przez napięcie B+ równe 250 V. To jest przy zerowym prądzie anodowym i przy prądzie anody 2,5 mA przy zerowym napięciu anody. Jest to linia obciążenia dla tego typu lampy z rezystorem obciążającym anodę o wartości 100 kg i przy napięciu 250 V. Jak ustalany jest punkt
warunek pracy? Musimy dobrać odpowiednie napięcie siatki sterującej od takiej wartości, żeby kołysanie od tego centralnego punktu na charakterystyce siatkowej dawało nam odpowiednie wzmocnienie. Jeśli użyjemy ujemnej polaryzacji 1 V, punkt pracy będzie wynosił 142 V na anodzie przy prądzie 1,8 mA. W tym miejscu krzywa minus 1 V przecina linię obciążenia. Na razie załóżmy, że wybraliśmy ten punkt. Teraz, aby uzyskać odpowiednie napięcie na siatce sterującej, musimy wybrać rezystor katodowy RK o takiej wartości, aby przy przejściu przez niego 1,8 mA polaryzacja wynosiła 1 V. Z rezystorem 1 kΩ, zakładając oczywiście, że wartość jest dokładna, a to jest mało prawdopodobne przy użyciu rezystorów z szeregu 10%, to 1,8 mA wytworzy 1,8 V potrzebnego do polaryzacji siatki sterującej. Dzięki temu zbliżymy się do wybranego przez nas punktu pracy tak blisko, jak to jest praktycznie możliwe. Moglibyśmy przejść od razu do obliczenia napięcia wyjściowego dla danego napięcia wyjściowego i obliczyć uzyskanie odpowiedniej wartości wzmocnienia stopnia, ale nie uwzględniliśmy jeszcze wpływu rezystora siatkowego RG kolejnego bloku. Załóżmy, że RG wynosi 470 kg. Wtedy, jeśli chodzi o sygnał audio, 470 kg będzie sprzężone równolegle z rezystorem obciążenia anody 100 kg. Dzieje się tak, ponieważ kondensator sprzęgający jest na tyle duży, że nie pozwala na zmianę ładunku na nim podczas wahań napięcia sygnału audio, a zatem napięcie sygnału audio na górnym końcu rezystora siatkowego waha się wraz z napięciem na anodzie rozważanego bloku. Czyli efektywne obciążenie anody dla sygnałów zmiennych wynosi 100 kg równolegle z 470 kg, co daje około 82 kg. Rezystor 100 kg ustala punkt pracy, ponieważ zasilanie anody napięciem stałym do lampy przechodzi tylko przez ten rezystor. Ale dynamiczna linia obciążenia, jak to się nazywa, reprezentująca stan lampy podczas wzmacniania sygnału audio, musi być uzyskana przy użyciu wartości 82 kg. W rezultacie musimy narysować linię obciążenia, której nachylenie reprezentuje 82 kg. Przechodzi to przez wybrany przez nas punkt pracy przy minus 1 V i napięciu anody 142 V. Używamy tych samych sposobów znajdowania nowego nachylenia prostej, jak w przypadku starego sposobu. Dogodne przybliżenie byłoby, gdybyśmy założyli 3 mA przechodzące przez 82 kg. Z uziemioną anodą. To wytworzy napięcie 246 V. Rysujemy kilka znaczników w punkcie 3 mA na skali prądu anody i w punkcie 246 V na skali napięcia. To one określają nowe nachylenie. I teraz, korzystając z reguły linii równoległych, rysujemy linię o tym samym nachyleniu przez stary punkt pracy. Widzimy to na tym rysunku. Zobaczmy teraz, co może nam powiedzieć taka linia obciążenia. Zysk albo wzmocnienie. W przypadku wahania napięcia siatki sterującej o 1 V po obu stronach tego punktu, który wybraliśmy, minus 1 V, czyli punktu polaryzacji, a to oznacza, że waha się nam napięcie od 0 do minus 2 V, napięcie anody będzie się zmieniać z punktu środkowego 142 V, czyli tego, którego obraliśmy za punkt spoczynkowy, od 85 V do 195 V. Oznacza to, że zmiana 2 V na siatce sterującej zmienia potencjał anody o 110 V, czyli zysk wynosi 55. Zniekształcenie. Odchylenie napięcia anody dla 1 V dodatniego napięcia na siatce sterującej, to znaczy od minus 1 do 0, wynosi tutaj od punktu 142 V do 85 V, co wywołuje zmianę o 57 V. W przypadku przeciwnego odchylenia napięcia siatki sterującej o 1 V, napięcie anody zmienia się z punktu 142 V do punktu 195 V, czyli o 53 V. Zakładamy, że rezystor katodowy jest bocznikowany przez kondensator CK, jak na rysunku 1, także napięcie katody jest stałe. Ta różnica między wahaniami napięcia na anodzie na przeciwnych stronach napięcia siatkowego pokazuje, że w przebiegu wyjściowym wystąpi zniekształcenie drugiej harmonicznej. I możemy to w przybliżeniu obliczyć, obserwując, jak bardzo jest przesunięty środek przebiegu. Punkt środkowy między 85 a 195 V to 140 V. To jest 2 V od centrum, które wybraliśmy.
Stosunek amplitudy szczytowej drugiej harmonicznej do amplitudy podstawowej wynosi 2 przez 195 minus 85, czyli 1,8%. Efekt bocznikowania rezystora katodowego. Jeśli nie zmostkujemy rezystora katodowego 1 kilo, pomoże to zredukować zniekształcenia harmoniczne, ale zmniejszy również obliczone wzmocnienie wynoszące 55. Można to również określić za pomocą charakterystyk. W spoczynkowym punkcie pracy prąd normalny to 1,8 mA powoduje spadek napięcia polaryzacji o 1,8 V na oporniku katodowym 1 kilo. Gdy siatka sterująca jest ujemna o 2 V w stosunku do katody, prąd anody spada do 48 mA, a to oznacza, że spadek napięcia na rezystorze katodowym zmienia się do 48 V. To z kolei oznacza, że sygnał siatki wymagany do uzyskania minus 2 V z siatki do katody będzie musiał wynosić 1,6 V. W przeciwnym kierunku kołysanie o wartości 1 V między siatką a katodą zmienia prąd z 1,8 mA na 1,78 mA, więc kołysanie napięcia siatkowego musi w tym kierunku wynosić 1,7 V. Zobaczmy teraz, co to robi z amplifikacją. Odchylenie napięcia siatki w kierunku ujemnym o 1,6 V zostaje wzmocnione do odchylenia napięcia anody do 53 V, co daje wzmocnienie 33,1. Maksimum dodatnim przyłożonego napięcia wahania siatki o 1,7 V są wzmacniane do 57 V, co daje wzmocnienie tej połowie przyłożonego przebiegu wynoszące 33,5. Średnie wzmocnienie w całym zastosowanym przebiegu wynosi teraz 33,3 w miejscu oryginalnego 55. Ale mamy efekt odsuniętego centrum o 0,2 części w 33,1 plus 33,5, a to oznacza 66,6, co oznacza, że zniekształcenie drugiej harmonicznej zostało zredukowane do około 0,2 przez 66,6, czyli 0,3%. Zastosowanie ładnego, dużego kondensatora, takiego jak 50 mikrofaradów, na rezystorze katodowym 1 kilo spowoduje zwiększenie wzmocnienia do wartości 55, powodując, że kołysanie o 1 V w obie strony od punktu spoczynkowego daje pełne kołysanie napięcia anody. Dzieje się tak, ponieważ napięcie katody nie ma czasu na zmianę o właśnie wyliczone wartości z powodu dużego ładunku zgromadzonego w kondensatorze. Maksymalny poziom. Podane przez nas wahania napięcia są w każdym przypadku wartościami szczytowymi. Zwykle używane przez nas przyrządy mierzą wartości skuteczne, które są 707 tysięcznych razy większe od wartości szczytowych. Oznacza to, że szczytowe wartości napięcia 1 V, przy założeniu, że oczywiście katoda jest mostkowana kondensatorem, wyniesie 707 tysięcznych V RMS, podczas gdy napięcie wyjściowe RMS anody będzie wynosić 55 razy 707 tysięcznych, czyli 39 V. A jak zmienimy wartości w obwodzie? Można narysować dowolną różnorodność linii obciążenia, aby przedstawić różne wartości rezystora sprzęgającego anodę i kolejnego rezystora siatkowego. Postępując zgodnie z tą metodą, można ocenić odpowiednie wartości rezystora katodowego wraz z dostępnym wzmocnieniem i napięciem wyjściowym oraz oszacować zniekształcenia. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku charakterystyk 12i7, których właśnie użyliśmy, jeśli jest wymagane większe wahanie mocy wyjściowej lub nieco większe wzmocnienie, można to uzyskać stosując wyższe wartości rezystancji dookoła. Na przykład, jeśli chcemy samodzielnie wypróbować jakiś schemat, używając rezystora anodowego RC o wartości 470 kg, rezystora siatkowego RG o wartości 1 megaohm i ten rezystor RG jest dla następnego stopnia, oraz rezystor katodowy 5,2 kg, to napięcie siatkowe będzie wynosiło 1,5 V, wzmocnienie napięciowe 61 i napięcie wyjściowe międzyszczytowe 182 V, reprezentując wartość RMS około 64 V. Statyczne napięcie anody będzie wynosiło wtedy 120 V, a ujemne i dodatnie wahania napięcia osiągać będą odpowiednio 20 i 202 V. Oznacza to, że 120 V jest około 9 V od centrum, co przy punkcie spoczynkowym 182 V oznacza zniekształcenie około 5%.
Na podstawie tych kilku liczb okazało się, że ta lampa jest całkiem dobrą triodą do wzmacniacza napięciowego, ponieważ nie jest zbyt krytyczna co do wartości, z którymi pracuje, a zniekształcenia harmoniczne dla lampy o tak dużym wahaniu mocy są całkiem dobre. Stopień wymagający tak dużego napięcia wyjściowego będzie zwykle działał w trybie przeciwsobnym, aby zminimalizować zniekształcenia. Ale jest jeszcze coś, co chcemy się dowiedzieć o tym stopniu, zanim przejdziemy do innych typów obwodów, a jest to pasmo przenoszenia. Typowy stopień wzmacniający ze sprzężeniem rezystancyjnym jest maksymalnie skuteczny w pewnym zakresie stosowanych częstotliwości. Na obu końcach tego zakresu wzmocnienie stopnia stopniowo maleje dla wyższych i niższych częstotliwości. Osłabienie niskiej częstotliwości jest określone przez stosunek reaktancji kondensatora sprzęgającego do rezystancji w obwodzie, które są rezystancją źródła widoczną na anodzie rozważanego stopnia i rezystora siatkowego kolejnego stopnia. Należy zdać sobie sprawę, że przełożenie elementów szeregowych składających się z rezystancji źródła i kondensatora sprzęgającego w żaden sposób nie wpłynie na układ. Gdy ustawimy to jak na tym rysunku, jest całkiem oczywiste, że charakterystyka częstotliwościowa napięcia występującego na styku rezystancji źródła i RG będzie taka sama jak charakterystyka częstotliwościowa na górnym końcu rezystancji źródła, ponieważ jest tylko prostym dzielnikiem oporowym i nie może mieć żadnego wpływu na pasmo przenoszenia. Teraz musimy obliczyć rezystancję źródła na anodzie. Wiąże się to z impedancją lampy dla przebiegów zmiennych, którą omówimy dalej, ale na razie uważamy ją za rezystancję przebiegów zmiennych między anodą lampy a masą. Jeśli użyjemy do tego bardzo wysokiego napięcia B+, i ekstremalnie wysokiego obciążenia anody, rzędu wielu megaohmów, rezystancja źródła będzie po prostu rezystancją anody lampy. Przyjmując katalogową wartość 62,5 kg dla 12AX7, jeśli obciążymy wyjście rezystancją 62,5 kg, powinniśmy zmniejszyć o połowę dostępne wahania napięcia. W rzeczywistości zastosowany tutaj rezystor 100 kg zmniejsza również dostępne wahania napięcia, ponieważ lampa ma współczynnik wzmocnienia 100 i udało się nam uzyskać z niej wzmocnienie tylko 55. Obniżyliśmy już rezystancję anody o 100 kg do B+, więc wszelkie dalsze skutki obciążenia przyłożonego do anody przez kondensator sprzęgający zostaną zastosowane w równoległej kombinacji składającej się z rezystancji anody i bocznikującego ją obciążenia anody 100 kilo. Rezystancja źródła, którą rozważamy z rysunku, który widzicie, jest zatem równoległą kombinacją efektywnej rezystancji anody z rezystorem obciążającym anodę. Wartość rezystancji anody podana w instrukcji lampy, czyli 62,5 kg, nie jest brana do założonych przez nas warunków pracy. Aby uzyskać dokładny wynik, należy przyjąć wartość rezystancji anody w wybranym punkcie pracy. Przypomnijmy, że było to napięcie siatki sterującej 1 V, 142 V na anodzie i prąd anodowy 1,8 mA. Rezystancja anody w tym punkcie jest czynnikiem kontrolującym odpowiedź częstotliwościową. W rzeczywistości odpowiedź będzie się nieznacznie zmieniać w całym przebiegu, ponieważ rezystancja anody zmienia się w górę i w dół na linii obciążenia, ale nie możemy tego zbyt prosto rozważyć. Jeśli chodzi o linię obciążenia, nieistotne jest, aby charakterystyka była zakrzywiona w obszarach po jej obu stronach. Interesujące jest tylko nachylenie odcinka bezpośrednio do niej przylegającego. Tak więc rysując styczną do krzywej siatki minus 1 V, gdzie linia obciążenia przecina ją, otrzymujemy idealną wersję charakterystyki lampy. Używając tej samej metody, którą zastosowaliśmy do skonstruowania linii obciążenia, możemy obliczyć wartość rezystancji. Ta styczna linia przechodzi przez punkt 0 mA przy 63 V na skali prądu anody i 1 mA przy 140 V na skali prądu anody. Zmiana 75 V na 1 mA. Efektywna rezystancja anody wynosi 75 kg. Równoległe połączenie obciążenia anody 100 kg z rezystancją anody 75 kg daje rezystancję źródła 43 kg. W tym przypadku nasze staranne obliczenia rezystancji anody nie wpłynęło zbytnio na całkowitą rezystancję obwodu, ponieważ 43 kg należy dodać do 470 kg, co daje 513 kOhm. Użycie wykresu reaktancji
pokazuje, że 0,05 mikrofarada daje reaktancję około 500 kilo przy częstotliwości 6 Hz. Oznacza to, że odpowiedź byłaby niższa o 3 dB przy 6 Hz, o 1 dB przy 12 Hz i 0,4 dB przy 20 Hz. Liczby te można uzyskać ze znormalizowanej krzywej odpowiedzi. Widzicie ją na tym rysunku. Odpowiedź na końcu niskiej częstotliwości wydaje się więc być wystarczająca. Na drugim końcu krzywej odpowiedzi strata jest spowodowana pojemnością rozproszoną, bocznikującą całkowitą równoległą impedancję obwodu. Składa się ona z rezystancji anodowej lampy, rezystora obciążenia anody i rezystora siatkowego. Obliczyliśmy już efekt z rezystorem 100 kg równoległym z 470 kg, dało to 82 kg. Kombinacja rezystancji anody 75 kg równolegle z efektywną rezystancją obciążenia anody 82 kg wynosi około 39 kg. Jeśli następnym stopniem jest kolejna połowa 12AX7, która ma pojemność od siatki do katody CGK równą 1,6 pF i pojemność od siatki do anody, czyli CGP 1,7 pF, a także pracuje ze wzmocnieniem 55, efekt Millera znacznie podniesie efektywną pojemność siatki do masy. Efektywna pojemność lampy od siatki do masy wynosi CGK plus CGP, 1 plus A, gdzie A jest wzmocnieniem stopnia. W tym przypadku jest to 1,6 plus 1,7 razy 1 plus 55, czyli około 97 pikofaradów. Jeśli dopuścimy 7 pikofaradów dla różnych pojemności montażowych spowodowanych okablowaniem, mogą być to pojemności wynikające także ze źle zaprojektowanej płytki drukowanej, gdzie ścieżki biegną tuż obok siebie. Daje to w sumie 104 pikofarady. Z wykresu reaktancji wiemy, że 100 pikofaradów ma reaktancję około 40 kg przy 40 kHz. To oznacza, że wzmocnienie tego stopnia będzie niższe o 3 dB przy 40 kHz i około 1 dB przy 20 kHz. Utratę wzmocnienia można określić na podstawie znormalizowanej krzywej odpowiedzi i widzimy ją na tym rysunku. Widzimy teraz, dlaczego musimy dokładniej znać rezystancję anody. Jest to najniższa wartość rezystancji spośród tych, które określają spadek wysokiej częstotliwości, także zmiana rezystancji anody wpłynie na wypadkową bardziej niż małe zmiany jakichkolwiek z pozostałych wartości w obwodzie. Z rezystorem obciążenia 470 kg i rezystorem siatkowym 1 megaohm rezystancja anody wynosi 85 kg. Całkowity opór równoległy wynosi około 67 kg, co oznacza, że spadek 3 dB przesunie się z około 40 kHz do 23 kHz. Po prostu okaże się, że te liczby będą zależne od reszty układu i od tego, jak projektujemy wzmacniacz, a do tego będziemy wracać przy okazji omawiania innych bloków. Możemy używać sprzężenia zwrotnego, w którym to przypadku możemy zezwolić na odchylenie przy częstotliwościach w zakresie słyszalnym i wyprostować całość do pewnego stopnia przez sprzężenie zwrotne, lub możemy projektować stopień, który nie ma sprzężenia zwrotnego lub który wymaga bardzo dobrej reakcji pomimo wykorzystania sprzężenia zwrotnego. Ale zanim te czynniki zostaną omówione, trzeba się dowiedzieć więcej o reszcie problemu, czyli o sprzężeniu zwrotnym po prostu. Tabele w kartach katalogowych lamp to alternatywna metoda projektowania, jeśli korzystanie z dostępnych charakterystyk nie jest wygodne. Możemy postępować zgodnie z tabelami opublikowanymi w katalogach lamp, które zawierają informacje podobne do pokazanych dla 12AX7. Takie tabele podają ograniczoną liczbę odpowiednich warunków pracy, ale zazwyczaj nie podaje się informacji o zniekształceniach. Nie można również zobaczyć, jaki wpływ mają różne wartości polaryzacji punktu pracy lampy na całkowite dostępne kołysanie lub zniekształcenia. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli lampa jest używana z maksymalnym wzmocnieniem, ale nie jest wymagane, żeby mieć maksymalną zdolność obsługi napięcia, można użyć niższej wartości napięcia siatkowego, żeby uzyskać lepszą liniowość i mniejsze zniekształcenia, trzymając się z dala od krzywizny charakterystyki. Jeśli nie ma zbyt wielu dostępnych informacji, trzeba zadowolić się podanymi parametrami lampy i prostym wzorem wzmocnienia. Parametry lampy podane dla 12AX7 pracującej przy 250 V na anodzie to współczynnik wzmocnienia równy 100, rezystancja anody równa 62,5 kg, prąd anody 1,2 mA dla polaryzacji siatki sterującej minus 2 V. To raczej ograniczone informacje. Co więcej, napięcie anody nie ma tutaj takiego samego znaczenia jak napięcie zasilacza B+, z którym pracowaliśmy wcześniej. Tutaj oznacza napięcie na anodzie,
nie uwzględnia spadku na rezystorze obciążającym anodę. Jedynym sposobem, jaki możemy uzyskać wartość rezystora polaryzacji, jest podzielenie podanego napięcia polaryzacji przez prąd anody, które w tym przypadku wynosi 1,2 mA przy polaryzacji 2 V. Wymagałoby to około 1666 ohmów. Będziemy potrzebować mniej niż 2 V, ponieważ napięcie robocze anody będzie mniejsze niż 250 V. Możemy się więc domyślać, że 1200 lub 1500 ohmów będzie w porządku. Gdyby lampa była zasilana z bardzo wysokiego napięcia B+, i zasilana przez rezystor o dużej wartości, tak aby obniżyć napięcie do 250 V na anodę, uzyskano by wzmocnienie 100. Ale ponieważ używamy praktycznego obciążenia 82 kg, skutecznie odbieramy ułamek tego stukrotnego współczynnika wzmocnienia z 82 kg, co jest zgodne z rezystancją anody podaną jako 62,5 kg. Pokazano to na tym rysunku. Otrzymujemy rzeczywiste wzmocnienie z tego równania, co jest nieco optymistyczne w porównaniu z liczbą, którą określiliśmy dokładniej na początku filmu. Ale okaże się, że daje to dość zbliżoną liczbę pod warunkiem, że nie jest potrzebnych wiele innych informacji. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dużego kołysania siatki możemy użyć, ani jakiego kołysania anody możemy wydostać z tego stopnia, ani jakiego zniekształcenia możemy się spodziewać. Ale w pewnych okolicznościach taka ilość informacji może być bardzo przydatna. Pozwoliłaby nam obliczyć w pewnych granicach wzmocnienie bloku. To tyle, jeżeli chodzi o zaprojektowanie wzmacniacza napięciowego z triodą. A co z pentodą, która daje znacznie większe wzmocnienie? Na tym rysunku przedstawiono charakterystykę anodową, prądowo-napięciową dla 6BR7, pentody o niskim poziomie mikrofonowania do pracy w audio. Możliwe jest wykorzystanie tych charakterystyk do ustawienia warunków i obliczenia wzmocnienia lampy w dowolnych warunkach pracy, pod warunkiem, że napięcie siatki ekranującej wynosi 100 V. Ale typową praktyką w tego typu stopniach jest szeregowe zasilenie siatki ekranującej, jak pokazano na tym rysunku, zamiast zastosowanie osobnego stabilizowanego napięcia 100 V. Ten typ obwodu zapewnia bardziej stabilne wzmocnienie i bardziej spójne działanie niż układ ze stałym napięciem siatki ekranującej i automatyczną polaryzacją katody, ponieważ napięcie stałe siatki sterującej i napięcie siatki ekranującej mają tendencję do dostosowywania się, aby się nawzajem kompensować. Ale ponieważ znacznie trudniej jest obliczyć wartość zniekształceń z charakterystyk pentod, ponieważ nie wytwarzają one głównie drugiej harmonicznej jak triody, przechodzenie przez pełną procedurę obliczenia punktu pracy nie daje nam zbyt wiele. Najlepszym sposobem na zaprojektowanie prostego stopnia wzmacniacza pentodowego jest użycie informacji z tabel podanych w katalogach lamp. I tutaj widzimy tabelę, która przedstawia warunki pracy dla 6BR7. Wybierając warunek środkowy dla 200 V zasilania anody i siatki ekranującej, otrzymamy wzmocnienie napięciowe 120 ze szczytowym sygnałem wyjściowym RMS 70 V. Nic nie wiemy o tym, ile zniekształceń jest wytwarzanych, ale jeżeli chcemy uzyskać napięcie wyjściowe w granicach 70 V, powinniśmy być pewni, że ta lampa da rozsądny przebieg fali w porównaniu z innymi lampami. W tym przypadku rezystancja anody wynosi 2,3 megaohma dla 250 V napięcia anodowego lub 1,5 megaohma dla 100 V napięcia anodowego. Będziemy dość bezpieczni, przyjmując średnią wartość 2 megaohmy. Przy obliczaniu odpowiedzi musimy wykorzystać efektywną rezystancję rezystora anodowego, podaną jako 250 kg, równolegle z rezystancją anody 2 megaohmy, co daje około 230 kOhmów. Jeśli użyjemy kompromisowego 220 kg dla obciążenia anody, co jest wartością rezystora z typu szeregu, wypadkowa wartość zmienia się do 200 kg dla kombinacji równoległej i możemy oczekiwać wzmocnienia około 105 przy obciążeniu 220 kg zamiast podanego 120. W tym przypadku jednak dane nie zawierają wartości kolejnego rezystora siatkowego, jak w niektórych tabelach. Należy założyć, że rezystor siatkowy będzie równie proporcjonalnie zmniejszał wzmocnienie, ponieważ podobnie jak w przypadku triody, jest on efektywnie równoległy z obciążeniem anody dla sygnałów zmiennych. Tak więc wzmocnienie przy obciążeniu 220 kg w praktyce zmniejszyłoby się do około 90. W tym przypadku może lepiej zastosować rezystor obciążenia anody 270 kg z rezystorem 1 megaohm w siatce stopnia następnego. W ten sposób
dla obliczenia charakterystyki częstotliwościowej, równoległa kombinacja rezystancji anody z rezystorem 270 kg daje około 240 kg, podczas gdy efektywne obciążenie dla przebiegów zmiennych dla lampy to 1 megaohm równolegle z 270 kg, co daje 210 kg i powinno dać wzmocnienie około 100. Przejdźmy teraz do pasma przenoszenia. Wartość, której musimy użyć z kondensatorem sprzęgającym, aby określić spadek niskiej częstotliwości, to całkowita rezystancja szeregowa lub 1 megaohm szeregowo z 240 kg, łącznie 1,24 megaohma. Dla górnej granicy częstotliwości reaktancji pojemności rozproszonej i montażowej należy porównać z całkowitą rezystancją obwodu równoległego 1 megaohm równolegle z 270 kg, równolegle z rezystancją anody 2 megaohmy, co daje około 200 kg. Jeśli następny stopień ma efektywną pojemność wejściową 100 pikofaradów, wzmocnienie stopnia będzie miało spadek o około 3 dB przy 8 kHz, co nie jest dobre. Może lepiej zmniejszyć wartość rezystora anodowego, aby poprawić odpowiedź na wysokie częstotliwości. Alternatywnie, jeśli rozważamy stopień wejściowy, istnieją powody, dla których lepiej byłoby zachować rezystor anodowy o wysokiej wartości z dość wysoką wartością rezystora katodowego i zbocznikować stopień przy użyciu mniejszej wartości rezystora siatkowego następnego stopnia. Obie procedury oczywiście również zmniejszą wzmocnienie i będziemy o tym mówić w innym odcinku. W zakresie niskich częstotliwości nie ma większego problemu. Kondensator sprzęgający 0,01 mikrofarada będzie miał reaktancję 1,25 megaohma przy około 13 Hz i na pewno nie musimy używać tak małej wartości jak 0,01 mikrofarada. A zachodzi pytanie, trioda czy pentoda? Od razu widać, dlaczego triody są preferowane w większości zastosowań we wzmacniaczach audio, z wyjątkiem stopnia mocy. Warunki pracy są łatwiejsze do obliczenia. Lampy mają bardziej stabilne wzmocnienie i bardziej spójne wartości zniekształceń. Jeśli spróbujemy dopasować linię obciążenia do charakterystyk 6BR7 albo innej pentody, zauważymy, że stosunkowo niewielkie przesunięcie linii obciążenia na charakterystykach reprezentujące niewielkie zmiany warunków pracy, one mogą w bardzo prosty sposób wystąpić, zmieni to proporcje przestrzeni wzdłuż linii obciążenia dość znacznie. To widać na tym rysunku. Jeśli linia obciążenia zajdzie daleko w kierunku kolana krzywej zerowego napięcia siatki, krzywe siatkowe zamykają się zarówno w kierunku górnego, jak i dolnego końca linii. Jeśli zamknięcie jest w przybliżeniu podobne na obu końcach linii obciążenia, powstałe zniekształcenie jest w większości trzecią harmoniczną. Ale jeśli linia obciążenia zostanie przesunięta dalej, zniekształcenie zawiera drugą harmoniczną, w przeciwnej fazie do tych wytwarzanych, gdy linia obciążenia znajduje się zbyt blisko kolana, także zamknięcie jest bardziej w kierunku górnego końca. Krótko mówiąc, bez wchodzenia w wiele szczegółów, charakterystyki pentod są dość krytyczne, jeśli chodzi o warunki pracy dla uzyskania minimalnych zniekształceń harmonicznych. Ponieważ w pracy z dźwiękiem ważne jest osiągnięcie bardzo niskich zniekształceń, generalnie lepiej jest trzymać się z dala od pentod, chyba że istnieje jakiś dobry powód do ich stosowania. I tak, korzystając na przykład z projektów Mallarda, gdzie na wejściu mieliśmy pentodę, warto tę pentodę zamienić inną lampą, na przykład triodą połączoną równolegle, po to, żeby pozbyć się problemów pracy z pentodą. Następnym razem omówimy inny blok wzmacniacza mocy, a w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za jego obejrzenie. Trzymajcie się.